Cześć, tu Ernest! W tym filmiku przekażę wam, czego możemy się spodziewać od nadchodzącej aktualizacji zawartości oraz pokażę wam parę wycieków. Na początku chciałbym wam serdecznie podziękować za 50 000 subskrypcji. Klasycznie coś dla was mam, ale to nie w tym filmiku. Jak już mogliście się dowiedzieć z wiadomości w grze, już wkrótce ma się pojawić nowa broń. Tym razem nasze oręże będzie wzbogacone o kolejny pistolet maszynowy. Z Twittera Fortnite wiemy, że dziś o 14:00 w Polsce do gry zostanie wprowadzona aktualizacja zawartości 5.0. Mimo że nie ma tej broni jeszcze w Battle Royale, to i tak mamy okazję zobaczyć ją, zanim wejdzie do tego trybu, ponieważ jest to sama broń, którą można już zdobyć w ratowaniu świata. Zobaczcie sami. Do tego Fortnite Battle Royale na swoim Twitterze udostępnił surowe dźwięki oraz wygląd. Posłuchajcie sami. Jak widać i słychać, jest to tak naprawdę ta sama broń. Poza tym, doszukał się także w plikach gry wzmianki o przedmiocie Pool Floaty. Wypadałby w klasie legendarnej i prawdopodobnie działałby na takiej zasadzie, że po postawieniu na np. wodzie, można byłoby do niego wsiąść i, jak możemy wyczytać z opisu, przebić napompowany basenik i dosłownie polecieć. A kontynuując w temacie broni, z pewnej konwersacji pomiędzy dwoma graczami Fortnite a jednym z pracowników Epic Games na reddicie, możemy wywnioskować, że jakiś przedmiot zostanie przeniesiony do skarbca, czyli usunięty, oraz że w Fortnite zostanie wprowadzonych parę zmian, aby przerobić trochę walkę na bliskie dystansy. Co najciekawsze jednak, do gry w końcu może wejść system podarunków, na co może wskazywać stale aktualizowany zestaw linijek komunikatów dotyczących podarunków. Fortnite Leaks na swoim Twitterze za to podaje, że w plikach gry po ostatniej aktualizacji pojawiły się nowe pliki związane z jakiegoś typu wydarzeniem zimowym. Pamiętam, że jeszcze w czasie sezonu drugiego na mapie były porozstawione choinki i prezenty, ale jeśli wierzyć jego słowom, są to nowe elementy wystroju mapy i mogą one zostać wykorzystane jeszcze w tym miesiącu, na pewną okazję. Podpiera to też trochę nasze przypuszczenia, mówiące o powrocie m.in. pana Ciaska do sklepu z przymiotami. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.